Pluszaki, rozrabiaki. Podziel się i zyskaj. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Tego popołudnia pluszaki z przejęciem budowały z klocków wymyśloną przez siebie krainę zabawy. W krainie tej miało być zawsze ciepło. Miało tam nie być żadnych obowiązków, ale za to dużo czasu na zabawę. Zapewne pluszaki wybudowałyby z krainy cały kontynent wielkości pluszakowa, gdyby nie nagła wieść o nowej dostawie zabawek do sklepu. Pluszaki! Kochani, przyszła nowa dostawa. Chodźcie zobaczyć, jakie fajne zabawki zamówiłem. Zabawki? Ho, ho, ho. Nowe? Ja pierwszy! Co to? Ja! Jaki fajny! Ja też chcę! Ale bryka! Skąd masz? No, niezły wóz. Daj się przejechać. Ale ja dopiero wsiadłem. No nie bądź taki. Każdy ma prawo się nim bawić. Stąd będzie widać lepiej. Tylko nie ruszaj. No wyłaź! Teraz ja! No wyłaź! Teraz ja! Ale ja dopiero wsiadłem. Dziadku! Kupiłem tylko jeden taki samochodzik. Ale skoro nie umiecie się nim dzielić, to chyba żadne z was nie będzie mogło się nim bawić. Oj nie! Dziadku, prosimy. Musicie znaleźć sposób na to, żeby każdy mógł pobawić się samochodem tak samo jak inni. Ale ja też chcę być kierowcą. Ja też. W takim razie każdy po kolei niech będzie kierowcą. I niech po drodze zabiera kogoś, kto wtedy staje się kierowcą. I tak dalej, i tak dalej. Świetny pomysł! Każdy po kolei! A co to? Chyba jakiś list. Od dziadka. Dajcie, ja przeczytam. Kochani, widziałem, że świetnie się bawicie, więc nie chciałem wam przerywać. Poszedłem na spacer, bo później podobno ma być straszna ulewa. Cieszę się, że umiecie się już dzielić. Z tej okazji każdemu z was zostawiam nagrodę. Do zobaczenia, dziadek Ambroży. Szybko, na ląd! Ojej, i co my teraz zrobimy? Dobrze, że przynajmniej nagrody się uratowały. Właśnie, sprawdźmy, co dostaliśmy. Wspaniale, teraz będę mógł pisać swój pamiętnik. Ach, jaki piękny. Zawsze marzyłam o szalu takim jak ten. Oho, wreszcie będę berkiem, nie ruszając się z miejsca. Sobie grał! Bombastyczny prezent! Ten dziadek to jest kochany! Ojej,
A jak my teraz wrócimy do dziadka? W sumie moglibyśmy zbudować statek z tego, co dostaliśmy. Z deskorolki pokład. Z ołówka maszt. Z szalu żagiel. O nie! Nie oddam swojego szalu na żagiel. I ja swojego ołówka na maszt. A ja na pewno nie oddam deskorolki. O nie! Uciekam! Kryć się! No to zdaje się już wszystko, co mamy. I niby jak mamy z tego zbudować statek? Wróć do Pluszakowa? Powrót do Pluszakowa jest całkiem realny. Musicie tylko postępować według moich instrukcji. Dziadek! Dziadku! Byliśmy na wyspie, zupełnie sami. Nie mogliśmy wrócić do Pluszakowa. Ale udało się wam. Tak, bo wiesz, zbudowaliśmy statek. Dlatego, że każdy z nas podzielił się swoją nagrodą. Dziadku, czy ty przypadkiem nie wiedziałeś, że my trafimy na tę wyspę z nagrodami od ciebie? Wiem tylko, że jestem z was dumny. Potraficie się dzielić nawet tym, o czym marzyliście, aby mieć wyłącznie na własność. Ale przecież dzieląc się, nic nie straciliśmy. A nawet zyskaliśmy jeszcze więcej. No to w takim razie będziecie wiedzieli, co zrobić z tym słodkim nadmiarem.